Paweł Chmielewski, PCH24TV. Szczęść Boże. Moim rozmówcą jest profesor Henryk Kiereś, filozof z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, kłaniam pana redaktora, witam państwa. Szanowni państwo, będziemy z panem profesorem rozmawiać o tym, czym jest kultura i w takim sensie bardzo szerokim, bo chcemy, żeby pan profesor zaprezentował państwu, można powiedzieć, takie głęboko filozoficzne i podstawowe spojrzenie na to właśnie, czym jest kultura, czym jest cywilizacja, a także w kolejnych naszych spotkaniach, bo będzie tych spotkań z panem profesorem więcej, żeby też pokazał pan profesor, czym jest i antykultura, czym jest modernizm, postmodernizm, i różne błędy, które dzisiaj naszą kulturę niszczą. Ale dzisiaj właśnie zaczynając od samych podstaw. Panie profesorze, co to jest w ogóle kultura? Skąd się to pojęcie wzięło i co one tak naprawdę oznacza? No, jesteśmy, jak pan redaktor wspomniał, w porządku wyjaśniania filozoficznego i jeszcze dodam, w tradycji realizmu. To jest bardzo ważne. Czyli w tej tradycji, która, można powiedzieć, zbudowała i buduje z wielkim wysiłkiem kulturę europejską i cywilizację łacińską, która jest tej kultury jakimś społecznym wyrazem. Więc tak trochę może po belwersku zacznę. Wyróżnijmy najpierw trzy aspekty, które należy uwzględnić, kiedy wyjaśnia się jakiś fakt bytowy, a kultura jest faktem bytowym. Mianowicie aspekt etymologiczny dotyczący pochodzenia terminu, który oznacza problem, jakim się zajmujemy, i jego pierwotnego znaczenia. Jest to bardzo pouczający aspekt, niestety pomijany w dyskursie kulturowym, a szkoda, dlatego że jak wiemy z doświadczenia, słowa, szczególnie ważne słowa, no, wędrują i zmieniają swoje znaczenia. Dochodzi do tego, że mówimy, posługujemy się tym samym językiem, używamy tych samych słów, natomiast mówimy o różnych rzeczach, ponieważ te słowa mają różne sensy, oznaczają różne rzeczy. Drugi aspekt to aspekt historyczny, co jest zrozumiałe, czyli początki, geneza problemu, o którym dyskutujemy. No i w skrócie, to zależy rzecz jasna od charakteru wystąpienia, w skrócie jego dzieje. I trzeci aspekt to aspekt merytoryczny, od meritus od emeritus, bardzo dziwne pochodzenie, czyli to, co dotyczy istoty tego, o czym mówimy. I trzymając się tego porządku, co to jest kultura? Słowo to, polskie słowo, to pożyczka łacińskiego colo, to znaczy uprawiam, colere uprawiać. A więc biorąc rzecz etymologicznie, kultura jest uprawą. Czego? No, uprawą zastanego świata. Kulturę uprawia człowiek, a człowiek jest, no, bytem spotencjalizowanym, żyjącym w czasie i w określonej przestrzeni. Musi sobie zorganizować swoje życie, zbudować, by tak rzec, jakąś niszę antropologiczną czy kolebę, w której będzie realizował te potencjalności, które są mu zadane. Na czym ta uprawa polega? I tutaj znowu musimy sięgnąć do tradycji greckiej, mianowicie, która jako pierwsza odpowiedziała na pytanie, kim jest człowiek, po przekroczeniu mitu, który traktował człowieka jako, jak to określił Homer, efemerydę, czyli jednodniowca, który pojawia się na świecie przypadkiem, nie posiada żadnego celu. No, więc była to, powiedziałbym, pesymistyczna czy wręcz nihilistyczna koncepcja. Natomiast filozofowie greccy
określili człowieka jako byt żywy, rozumny, zoon, logikon, co łacinnicy przełożyli na animal sociale, animal racjonale. My natomiast oddajemy to właśnie tak, no, byt żywy, rozumny. A więc istotą człowieka jest rozumność. Zatem kultura to racjonalizacja świata zastanego przez nas, czyli jak się mówi, świata natury. A więc nie tyle przeciwstawiamy sobie, co odróżniamy naturę, czyli zastany świat wraz z naturą ludzką, bo człowiek jest częścią tego świata, no i kulturę jako sposób bytowania człowieka w świecie. Człowiek rodzi się siłami natury, ale nie jest bytem z natury. Jest bytem żyjącym kulturą i przekraczającym zastany świat. To tyle tytułem etymologicznego wstępu. Natomiast aspekt historyczny, no cóż, tam gdzie jest człowiek, gdzie był człowiek, tam jest kultura. Poświadcza to paleoantropologia. Wszelkie dociekania, wszelkie skamieliny ludzkie, jakie są gdziekolwiek wynajdywane, badania bardzo rozbudowane, wielostronne badania dowodzą, że tam jest uprawa świata. Czyli nie ma człowieka w stanie natury. Człowiek jest zawsze w stanie kultury. Wtedy jest człowiekiem. No i merytorycznie już wyjaśniliśmy. Kultura, uprawa natury, jej racjonalizacja, której celem jest zbudowanie niszy antropologicznej w świecie natury, no, w której człowiek aktualizuje to, co jest mu zadane przez jego naturę. To tyle tytułem wstępu. Panie profesorze, dzisiaj często myli się albo zamiennie się używa słowa kultura i słowa cywilizacja. Tymczasem słowa te oznaczają, zdaje się, zupełnie inne zjawiska, ze sobą pokrewne, ale jednak nie inne. Gdyby zechciał pan profesor te różnice między kulturą a cywilizacją jeszcze też w taki fundamentalny sposób wyłożyć. Tak, słusznie pan redaktor zauważył. To jest nawet, powiedziałbym, godne ubolewania. Mianowicie oddziałała tutaj, wyjaśnię może wpierw genezę tego pomieszania, tradycja niemiecka. Niemcy odróżniają cywilizację od kultury i przez cywilizację rozumieją kulturę materialną. My natomiast odróżniamy kulturę od cywilizacji. W ramach kultury wyróżniamy kulturę materialną i kulturę duchową, natomiast cywilizacja, i tutaj idę za Feliksem Konecznym, to metoda życia społecznego, to ustrój polityczny. Mówiąc jeszcze inaczej, cywilizacja to kultura życia społecznego, dlatego że cywilizacją, no, każdy człowiek jest bytem społecznym, jak Grecy mówili, Grecy to odkryli, zoon politikon, więc to niekoniecznie jest tak, że powiedzmy, kiedy mamy do czynienia z człowiekiem branym indywidualnie, to on nie żyje cywilizacją. On prowadzi dyskurs z samym sobą, organizuje sobie życie, prawda, i zabiega o stosowne środki do tego życia. Natomiast, czyli można powiedzieć, cywilizacja jest pewnym aspektem kultury dotyczącym relacji osobowych. A podstawową relacją osobową jest relacja mnie do siebie samego. Prawda? Człowiek prowadzi przede wszystkim dyskurs z sobą. To widać świetnie, kiedy w telewizji takie pokazują programy bardzo kształcące, mianowicie kiedy się wysadza jegomościa gdzieś na odludziu i każe mu się tam, prawda, przebywać 10 dni czy miesiąc. I widać, on jest pozbawiony, no, wszelkich udogodnień,
I on zaczyna jakby życie od nowa. I te 10 dni czy miesiąc to jest taka w skrócie historia rodzaju ludzkiego. Organizuje sobie co? Kontekst życia społecznego. No bo jest sam z sobą, ale dba, troszczy się o siebie. Natomiast, czyli prowadzi politykę, prawda? Zakłada pewien ustrój społeczny. A znakomicie to widać, kiedy grupa osób jest we wspomnianej przeze mnie sytuacji, to tutaj mamy, no, jak powiedziałem, skróconą historię rodzaju ludzkiego. Więc to należy odróżnić. Bardziej tutaj może francuska tradycja jest nam bliższa, dlatego że Francuzi odróżniali kulturę od cywilizacji, ale cywilizację pojmowali jako, powiedziałbym, rodzaj savoir-vivre, czyli kogoś erudytę, kogoś, kto się potrafi zachować w towarzystwie, więc bardziej na takie no, typowo francuskie typy zachowania. Natomiast powtarzam, to jest ustrój polityczny, metoda życia społecznego i tego się należy trzymać. Panie profesorze, my w Polsce, w Europie, ale w Polsce myślę, że w szczególny sposób jesteśmy dziedzicami kultury klasycznej, cywilizacji łacińskiej. Prosiłbym pana profesora, aby powiedział pan profesor, co to są ta kultura klasyczna i cywilizacja łacińska, od kultury jako tego, że tak powiem, szerszego zbioru i wyższego porządku zaczynając. Tak, no więc Europę, czy szeroko rozumianą kulturę europejską, bo tu pamiętajmy, operujemy pojęciami analogicznymi, prawda? Więc jest kultura francuska, polska, niemiecka, hiszpańska, włoska i tak dalej, ale mówimy wspólnie o kulturze europejskiej. Ona wyrasta z trzech pni, czy z trzech takich tropów kulturowo-cywilizacyjnych, mianowicie z greckiej filozofii. I tutaj dodam, grecka filozofia już od samych początków była wewnętrznie zróżnicowana. Tworzą ją dwie tradycje, tradycja idealizmu i tradycja realizmu. No i w związku z tym odziedziczyliśmy dorobek greckiej filozofii z jej osiągnięciami, ale również z jej błędami. Czyli jesteśmy spadkobiercami i zakładnikami dorobku greckiej kultury. Właściwie poza tym, co Grecy powiedzieli, niewiele dodaliśmy. Niewiele. No, później w okresie chrześcijańskim nastąpiła znaczna modyfikacja, ale to było, gdyby nie było greckiej kultury, greckiej filozofii, no to nie byłoby kultur europejskich w tym wydaniu, jakim mamy dzisiaj. Drugie źródło, no to jest bez wątpienia rzymska koncepcja prawa, czyli przyporządkowanie prawa do dobra. Prawo nie jest prawem na zasadzie widzimisię, prawda, tego, który rządzi, ale jest mocno związane z koncepcją dobra. Prawo ma chronić dobro. I tutaj oczywiście dodam, że czym innym jest odkrycie w łonie danej formacji kulturowej, a czym innym praktyka, bo to są dwie różne rzeczy. I trzecie źródło kultury europejskiej to jest chrześcijańska wizja człowieka. Podkreślam, chrześcijańska wizja człowieka jako kogoś, kto transcenduje, czyli przekracza zastany świat, żyje w łonie kultury i kluczowym pytaniem, z jakim się boryka, jest pytanie o sens, cel jego życia. Jaki jest ostateczny cel mojego życia? Po co żyję? Po co tworzę kulturę? Dlaczego współżyję społecznie? Dlaczego mam przestrzegać norm moralnych i prawnych? Prawda? Więc pytanie z gruntu filozoficzne, a ponieważ każdy człowiek jest filozofem, bo każdy jest rozumny i wolny, każdy to pytanie albo stawia expressis verbis, albo po prostu suponuje w swoich działaniach. Więc
Te trzy formacje tworzą kulturę klasyczną, a rzecz polega na tym, że tak jak powiedziałem, kultura grecka, po kulturze greckiej dziedziczymy i dorobek, i błędy. Po Rzymie dziedziczymy i dorobek, i błędy. I po kulturze chrześcijańskiej też dziedziczymy dorobek i błędy, bo pamiętajmy, że i Rzym, który, bo to jest ciekawe, Rzym podbił Grecję, ale został schellenizowany, prawda? Czyli chłopi rzymscy, którzy podbili wysokiej kultury Grecję, przejęli kulturę grecką, a później Kościół schellenizował, zlatynizował Rzym, prawda? Więc to na zasadzie pewnego podboju, ale jednocześnie asymilacji tego wszystkiego, co każda z tych tradycji, z tych formacji kulturowych niesie. Więc w związku z tym w kulturze europejskiej branej en bloc toczy się wewnętrzne zmaganie, prawda? U podstaw tego zmagania leży problem filozofii, leży to, co odziedziczyliśmy po Grekach. Prawda? Grecy przezwyciężyli kulturę mitologiczną, odkryli filozofię, ale spadek po Grekach jest spadkiem, który jest przedmiotem debaty do dnia dzisiejszego i stąd no, te różne okresy w dziejach kultury europejskiej, prawda? Te etapy. To jest wszystko obraz filozofii, obraz tego, z czego Europejczyk czerpie, z czego korzysta, no i rzecz jasna, jakie konsekwencje ponosi swoich wyborów. To zatem kultura klasyczna. Czym, panie profesorze, jak można zdefiniować cywilizację łacińską? No, różnie się mówi. Mianowicie pójdę tutaj za Konecznym, bo no, pierwszy Arystoteles zajął się poważnie wyróżnieniem ustrojów i postulował ustrój mieszany, prawda, politeję tak zwaną. Ale Konieczny wprowadził bardzo ważne rozróżnienie, mianowicie ahistoryczne, czyli już merytorycznie ważne, na cywilizacje gromadne, czyli w języku nowożytnym socjalistyczne, od societas, społeczność, państwo, i cywilizacje personalistyczne. Prawda? Więc gromadne i personalistyczne. I kiedy temu bliżej się przyjrzymy, to klasyczna cywilizacja, ta cywilizacja, którą nazywa się potocznie łacińską od języka, prawda? Bo w języku Kościół operował łaciną i w łacinie się zręby tej cywilizacji ukształtowały. Ona właściwie powinna się nazywać personalistyczna. Co to znaczy? Każda cywilizacja, czyli zrzeszenie społeczne, kieruje się jakimś celem. Ten cel jest jej dobrem. I cywilizacja wtedy trwa i ma szansę niejako rozwoju wewnętrznego, kiedy wszyscy przedstawiciele tej społeczności godzą się, że będą realizować solidarnie ten cel. I w cywilizacji łacińskiej tym celem jest ludzkie życie. Nie życie brane abstrakcyjnie jako takie, ale życie każdego człowieka od momentu poczęcia do naturalnej śmierci i tutaj dodam, czego się nie dodaje, o czym się zapomina i w perspektywie życia wiecznego. Prawda? A więc cywilizacja łacińska, czyli personalistyczna, ogarnia dobrem wspólnym, bonum commune tej cywilizacji. Jest życie tego oto Jana, Piotra, Zofii, Marii od momentu poczęcia do naturalnej śmierci i w perspektywie życia wiecznego z racji tego, że człowiek transcenduje zastany świat, przekracza. Cała kultura jest nieustannym przekraczaniem zastanego świata, prawda? Podporządkowywaniem
sobie tego świata dla celu ostatecznego, jakim jest ludzkie życie. Więc lepiej operować tutaj pojęciem personalizmu od łacińskiego persona, które jest tłumaczeniem, bodaj Cycero przetłumaczył grecki termin, mianowicie no, wzięty z teatru greckiego, prawda, nazwa maski greckiej, kiedy aktor gra, w teatrze greckim grał, bo to wiadomo, były przestrzenie duże, miał maskę i ta maska służyła mu do emisji głosu, a jednocześnie pokazywała charakter, z kim widz ma do czynienia, prawda, jaką etchę, charakter tej postaci, personare, prawda, więc głos, osoba mówiła poprzez maskę, poprzez te. I to zostało zaakceptowane, wyrażone w formie definicji, że człowiek jest bytem osobowym, czyli, no, trzymając się polskiego tłumaczenia, jest osobny, decyduje o sobie, czyli jest suwerenny. Prawda? Suwerenny, istnieje własnym aktem istnienia, prawda? Jest rozumny, wolny, emanuje z siebie akty miłości, jest podmiotem prawa, jest religijny. Prawda? Co widać, prawda? Z natury jest religijny, sprawuje kult. Ten. I to jest, można powiedzieć, tak, no, w pigułce, teoria człowieka jako bytu osobowego, jak się mówi na gruncie filozofii, już językiem bardzo technicznym, jest to indywidua substancja rationalis nature, czyli jedność substancjalna natury rozumnej. To jest człowiek jako byt osobowy. A więc nie jest to zoon logikon czy zoon politikon, bo to są tylko pewne aspekty życia osobowego człowieka. Poznaje, jest wolny, kocha, jest podmiotem prawa, suwerenem i jest religijny. I to wyróżnia cywilizację łacińską, czy jak powiemy, personalistyczną, czy też klasyczną. To jest jej można powiedzieć, no, oblicze, jej obraz. Panie profesorze, wcześniej mówiąc o kulturze jeszcze, mówił pan profesor o kulturze europejskiej, ale także użył pan takich terminów jak kultura francuska, kultura niemiecka i tak dalej. Chciałbym pana profesora zapytać, czy można mówić też o kulturze polskiej i jak się polska kultura kształtuje, jak ona wygląda na tle kultury klasycznej właśnie? No, po pierwsze, historycznie rzecz biorąc, włączyliśmy się wraz z przyjęciem chrztu, włączyliśmy się do rodziny narodów łacińskich, prawda? Łacina stała się językiem warstw wykształconych. U nas nawet chłopi pisali, prawda? Klemens Janicki pisał wiersze po łacinie. Więc włączyliśmy się i, no, przyjęliśmy cały depozyt tej cywilizacji. Natomiast, no, co jest specyfiką kultury europejskiej, czym my się wyróżniamy? To się kształtuje historycznie. I historycznie rzecz biorąc, no, takim znamieniem kultury polskiej, jej jakimś takim specyficznym rysem jest umiłowanie wolności, prawda? I to jest, to pamiętam, mój mistrz, ojciec Krąpiec określił, Polaka cechuje emocjonalna racjonalność, prawda? A więc jest Polakowi o coś chodzi. Tu się to wybija. Nie to, że jest, prawda, pieniaczem, bigotem i tak dalej, tylko Polakowi o coś chodzi. Prawda? Dlaczego? Bo chce zrozumieć.
chce zrozumieć, ale jednocześnie ma to głębokie poczucie własnej suwerenności, prawda, własnej godności osobowej. To jest, powiedzmy, od strony no, takiego procesu historycznego, który ukształtował w Polaku ten rys, prawda, tej emocjonalnej racjonalności. Natomiast nasza kultura jest kulturą, powiedziałbym, taką no, zhierarchizowaną od strony duchowej, bardzo mocno ugruntowaną religijnie i kulturą, którą budowali poeci. Nie mieliśmy wybitnych myślicieli w dziejach naszej historii, natomiast no, mieliśmy wybitnych poetów i to poeci kształtowali, powiedziałbym, nie tylko etos tej kultury, ale również jej logos. Z tej racji język polski, proszę zobaczyć, jest bodaj najbogatszym językiem na świecie, dlatego że zawiera najwięcej aktów percepcyjnych. Dlatego, że był właśnie budowany przez poetów, poezja, jak wiadomo, operuje szczegółem po to, żeby odkryć ogół pewien, dotrzeć do pewnego sensu. No, i to by były takie, tu rzecz jasna można dyskutować, bo to jest, no nie wiem na ile to jest kwestia filozoficzna, bardziej może historyczna, socjologiczna, prawda, żeby śledzić te różne wątki, różne charaktery tego, co się nazywa polskością. Tak, no tyle miałbym do powiedzenia na to. Na koniec tej naszej pierwszej rozmowy, panie profesorze, chciałbym jeszcze zapytać, czy w Europie oprócz kultury klasycznej i cywilizacji łacińskiej działały też na przestrzeni dziejów jakieś inne cywilizacje i inne kultury? Jak to historycznie wygląda? No, tu mamy dwa aspekty. Pierwszy to jest nasze dziedzictwo, które, jak powiedziałem, jest dziedzictwem zróżnicowanym, tworzonym przez dwie wielkie tradycje filozoficzne, przez tradycję realizmu i przez tradycję idealizmu, która jest wewnętrznie podzielona na dwa nurty, racjonalizm i irracjonalizm. I, że tak powiem, tutaj no, gdybyśmy chcieli pójść tą linią rozumowania, to odkrylibyśmy i zdobycze, i nasze własne grzechy, prawda, błędy poznawcze, które owocują no, kulturą i cywilizacją haniebną. I napór obcych cywilizacji, zewnętrzny napór, jak Koneczny wspominał, no, nieustanny napór wschodu, prawda, na naszą cywilizację. No i tu głównie islam, głównie cywilizacja żydowska, turańska, bizantyjska, prawda, to się historycznie rozmaicie układało. I to jest bardzo ciekawe zjawisko, bo ten napór trwa dalej, nieustannie. Mamy ciągle napór Orientu na zachód, szeroko rozumianego, prawda? Od Moskwy aż po południe jesteśmy, Europa jest niejako oblegana przez Orient. No i z tej przyczyny nigdy nie było tak, że istniała jakaś cywilizacja w stanie czystym, łacińska czy personalistyczna. Owszem, łacińskość i personalizm nadawały tonu i, co ciekawe, wracały w czasach kryzysu. Kiedy Europa przechodziła kryzys po rewolucjach, po wojnach, prawda, po tych, które są konsekwencją ścierania się właśnie tych tradycji myślowych, to wracała łacińskość, wracał personalizm, no niestety na krótko, jak się okazywało. Niemniej jednak jest to nadal kultura wzorowa, bo panie redaktorze, kultura narodziła się w Europie, przez duże K, narodziła się w Grecji wraz z Paideją,
wraz z koncepcją kształcenia, wychowania człowieka, budowania polis, miasta, państwa i zrębów cywilizacji. Więc to jest proces historyczny, on nieustannie trwa i jesteśmy jego udziałowcami. Dzisiaj można powiedzieć, no, przeżywamy kolejny etap najazdu Orientu na Europę. No i pewne rozterki, jakie przeżywamy w związku z tym, prawda, co zrobić. A przyczyny tego są rozliczne, prawda? To jest przede wszystkim, powiedziałbym, pseudofilozofia i to, co w niej, z niej wyrasta, więc wszelkie nurty gnostyckie, prawda? Więc ci tych myślicieli, którzy mieszają poznanie przyrodzone, filozoficzne z poznaniem nadprzyrodzonym, czyli i uprawiają i pseudofilozofię, i pseudoteologię. Chcą człowieka zbawić za wszelką cenę. Trafnie określił to towarzystwo Paul Johnson w takiej słynnej książce Intelektualiści, kiedy właśnie wyróżnił ten typ myśliciela, nie filozof, nie kapłan, ale ktoś, kto za wszelką cenę chce zbawić ludzkość. I to jest, można powiedzieć, no powiem wprost, przekleństwo kultury europejskiej. I o tych samozwańczych zbawicielach, panie profesorze, będziemy kolejnym razem rozmawiać. Bardzo dziękuję panu profesorowi za rozmowę. Naszym widzom bardzo dziękuję za uwagę. I jeżeli chcą państwo, żeby takie programy jak kolejne rozmowy z panem profesorem Henrykiem Kieresiem mogły się na naszym kanale ukazywać, to serdecznie proszę o tego kanału wspieranie. Raz jeszcze dziękując, z panem Bogiem.